Bagienny demon o niesamowitej umiejętności. To jest Projekt Slavik, a dziś porozmawiamy o bagienniku. Ostatnimi czasy dosyć często przedstawiam demony wywodzące się z odległych terenów słowiańskich, takich jak na przykład Bułgaria. Dlatego dziś powrócimy na nasze tereny, a dokładniej w okolice Biebrzy, gdzie królował bohater dzisiejszego odcinka. Bagiennik był dosyć niewielki, gdyż jego wzrost nie przekraczał 1 metra. Z racji na miejsce swojego zamieszkania, które składało się z płytki stawów i bagien, mógł być podobny do zwierząt tam zamieszkujących, takich jak na przykład żab. Jego zgniło-zielonkawa skóra potrafiła pobierać tlen bezpośrednio z wody. Mimo to i tak wystawiał swój łeb na powierzchnię, by rozejrzeć się po okolicy. Posiadał ogromne nozdrza, które były umieszczone pomiędzy oczami bądź nad nimi. Układ i wielkość nozdrzy nie był przypadkowy. Oprócz funkcji oddechowych potrafił również wytwarzać dziwną, płótnistą maź, którą strzelał. Pomimo uczucia gorąca nie była szkodliwa dla człowieka, wręcz przeciwnie. Ludność wierzyła, że pełni ona znakomite funkcje lecznicze. Radziła sobie na przykład z reumatyzmem, likwidowała bóle stawów, czy goiła ciężkie rany. Ludzie, by pozyskać maś, dosyć często drażnili potwora, by ten zdenerwowany używał swojego atrybutu. Jednakże nie zawsze się tak działo, gdyż potrafił rozpylać truciznę wokół swojego terytorium. A poznać można go było po pianie unoszącej się na tafli wody. Z mojej strony to na tyle. To materiał o bagienniku. Sława!